Przyszedł wieczór, a każdego wieczora robi się to, co najlepsze, czyli bawi się cały czas. My z Miną jesteśmy na Dniach Człuchowa, bo tutaj gigantyczna scena ze szkół pierwszej klasy i troje. Ja już nie mogę, słuchajcie, wytrzymać, bo mi się chce cały czas tańczyć, skakać, zresztą tak samo jak ci wszyscy, którzy bawią się pod sceną. Ale słuchajcie, zanim udamy się bawić, przyjdzie do nas człowiek, który ogarnia to wszystko, czyli Adam. Adam, zapraszamy cię. Adamie! Też się z wami bawię, oczywiście. Tak jest, to jest Adam. Dzień dobry, witam. Słuchajcie, Adam Bodzarenko, dyrektor Domu Kultury w Człuchowie. Tak witamy jest, Człuchowie. Witamy was bardzo serdecznie. Adam, słuchaj, bo ty ogarniasz wszystkie pozytywne tematy, które się dzieją. Co się dzieje w Dniach Człuchowa? Powiedz mi, jak już robisz imprezę, to co przygotowujesz? Przygotowuję dużo muzyki, dużo tańca, to co ludzie lubią najbardziej, żeby mogli sobie potańczyć. No to dobra, my teraz jesteśmy na Dniach Człuchowa. Tak. I co się tutaj będzie działo? Dzieje się za nami, będzie działo się też jutro, będzie dużo tańca z Człuchowa, będzie taniec z Polski, no i będzie coś ludycznego. Czyli dla każdego coś miłego. Teraz za nami szaleje zespół i troje, tak? Nie, już mówię, mnie już tutaj, słuchajcie, nosi. Ja widzę, że ty też już tak nie możesz wytrzymać, tak się ruszasz. Staram się jak tylko mogę. Ale Adam, słuchaj, bo nie tylko Dni Człuchowa. Człuchów jest fajny przez cały rok. Co jeszcze takiego gigantycznego szykujesz? A propos tych tańców... Szykuję, a propos tańca, taniec Boogie Woogie, bo z tego Człuchów słynie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie w sierpniu, a w zasadzie w ostatni weekend lipca. Ostatni weekend lipca. Będziemy się bawić przy muzyce Boogie Woogie. Boogie Woogie to przede wszystkim fortepiany, ale także taniec, gdzie dziewczyny przeskakują facetom przez barki, przez krocze, wszędzie. Ale to Adam, czekaj, bo słuchajcie, na pewno chcecie to zobaczyć. Jak już Boogie Woogie, no to wiesz, jakiś taki prosty krok w moim wykonaniu? Ale co ty? No dajesz! My ci pomożemy, my ci pomożemy. Dobra, no. A jak przyjedziecie do Człuchowa, to pamiętajcie, dzwonicie do Adama i Adam, co jest fajnego, Adam mówi, Boogie Woogie. Zawsze coś się znajdzie w rytmie Boogie Woogie. Najpiękniejsze w wakacjach jest to, kiedy zamiast jednego dnia wolnego, nagle macie ich trzy. Ja uwielbiam takie dni, bo wtedy Michał ma jeszcze szerszy uśmiech na twarzy. Ja wiem, że to pewnie niemożliwe, ale jednak Michał, musisz pomóc. Na fontannę udaliśmy się, słuchajcie, do Człuchowa. Do miasta, które na co dzień tańczy w rytmie Boogie Woogie. Pomożesz? A, ty jesteś mądry. Słuchajcie, w takim razie Boogie Woogie będzie nie tylko Boogie Woogie. Będzie naprawdę wiele rzeczy, które będziecie mogli zobaczyć razem z nami. Oczywiście, Michał. Nina. Zapraszamy serdecznie. Wakacje z TVS. Musicie być razem z nami przez cały czas. Bardzo urokliwe miasteczko i jesteśmy teraz na rynku w Człuchowie. A ja spacerując i szukając lawendy, spotkałam wiceburmistrza, pan Maciej Pestka. Witam serdecznie. Tak, tak, możemy się tak przywitać. Panie Macieju, no właśnie, o tej lawendzie powiedziałam. Co tu się teraz dzieje? Pełno lawendy, dużo ludzi. O co chodzi? W tej chwili Człuchów obchodzi 662. rocznicę założenia miasta Człuchowa. Z tej okazji mamy kiermas zorganizowany na naszym rynku, z tej okazji bawią się mieszkańcy miasta i w ramach programu Miasto Lawendowe Północy kupują lawendę, sadzą,
odstraszamy tym samym komary, chronimy się przed komarami. A to się teraz witamy, przyda, bo tych komarów coraz więcej niestety. Witamy turystów miłym zapachem. W takim razie słuchajcie, jeszcze jedna dobra rzecz, w Człuchowie nie ma komarów, bo jest dużo lawendy. Panie Macieju, no właśnie, przyjeżdża taki sobie turysta na przykład ze Śląska, który nic o Człuchowie nie wie. I co? Zapraszamy go serdecznie, jesteśmy otwarci i gotowi na każdego turystę, zwłaszcza ze Śląska, który może przyjechać tutaj i świeżym powietrzem pooddychać. Zapraszamy go na nasz rynek, który właśnie obserwujemy, na którym właśnie siedzimy. Zapraszamy go również na Człuchowskie jeziora, które są czyste, można spokojnie zażyć kąpieli. I będziemy go zapraszać już w przyszłym roku na naszą wieżę Człuchowską, na zamek, na to, żeby mógł zobaczyć nasze urokliwe miasteczko z góry, a tam widać ten urok, bo widać to nasze piękne położenie nad 5 jeziorami, które rozciągają się wzdłuż całego miasta. Chcemy zapraszać turystów i ściągać takimi imprezami jak Ugi Bugi, takimi imprezami jak inscenizacje pod naszym zamkiem Bitew. Myślimy, że to zainteresuje turystów, a przede wszystkim ściągamy tutaj czystym powietrzem, pięknymi jeziorami, ładnymi lasami i urokliwymi okolicami. Zapraszamy na rowerach, zapraszamy samochodami. Warto przywieźć rower, warto pojeździć po naszym miasteczku również na rowerze, bo mamy naprawdę wiele przygotowanych, pięknych ścieżek rowerowych. I do tego wszystkiego po prostu pogoda jak na zamówienie. Piękne słońce, czyli tak naprawdę, no po prostu można powiedzieć lato, już jest lato, szalejemy wszyscy, każdy robi to, co chce. No i jak widzę, bardzo dużo naprawdę turystów, bardzo dużo ludzi, którzy wiedzą, że w Człuchowie można się pobawić. Tak i z tego się niezmiernie cieszymy. Chcemy, żeby Człuchów był odwiedzany, jak najczęściej odwiedzany, a mamy ten atut, że leżymy na przecięciu dwóch dróg krajowych, łatwo do nas dojechać. Drogi 22 i 25 prowadzą do Człuchowa. Słuchajcie, mamy chwilę bez Niny, zatem możemy poszukać jakiegoś takiego dobrego specjału jak ciasto albo kawka z jakąś piękną niewiastą z Człuchowa i akurat idzie taka jedna, to spróbujemy teraz zagadać w stylu wakacyjnym. Cześć! Przepraszam, przerwę ci tak na momencik, ale wiesz, akurat moja koszulka pod kolor twoich paznokci. Tak? Zupełny przypadek, jak masz na imię? Paulina. Michał, bardzo mi miło. Całuję dłoń, oczywiście. Słuchajcie, jesteś z Człuchowa? Czy tak, z Człuchowa. Krzyżowcy. Atakują, to dobrze. Słuchaj, ja cię uratuję i porwę zarazem na kawę i ciastko. Gdzie tutaj najlepiej udać się na coś słodkiego? Na ciasteczko może cukiernia Staropolska. Dobra. Dobra, tam też są. Też dobra. Tak. A ewentualnie za Człuchów to może Kampol. Pyszna szarlotka babuni. A jest tam też taka atmosfera, że można spokojnie pogadać? Jest. I można wymienić sobie... się telefonami? Też. I można sobie obejrzeć zwierzątka, bo jest zoo. Widzicie? Bardzo dobre miejsce. Paulina, dasz się porwać? Oczywiście. No to ja, słuchajcie, uciekam z Pauliną. Jakby przyszła Nina, to mnie nie było i wrócę jutro, bo jestem na motokrosie. Pojutrz! Pojutrze. No to w takim razie przepraszamy was. Cześć. Ty się teraz skup, bo trochę historii, także wiesz, pełne skupienie u ciebie tak na jest. Twarzy już widzę, bardzo dobrze. A z nami jest człowiek, który o tym miejscu, gdzie teraz się znajdujemy, wie najwięcej. Michał Starski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam. Michale, powiedz nam coś o tym miejscu, w którym się znajdujemy. Jesteśmy na Zamku Człuchowskim. Oczywiście jesteśmy w środku zamku. To jest miejsce, no, główna siedziba Zakonu Krzyżackiego na ziemi czuchowskiej. Znajdujemy się w północnym skrzydle Zamku Wysokiego.
w zasadzie w miejscu pozamkowym. Tutaj znajdowała się dawniej kaplica zamkowa. Na razie nasze znaleziska są skromne, dlatego że teren ten został zniszczony pod koniec XVIII wieku. W momencie, w którym burzono zamek, teren został zniszczony. Całość ziemi, którą usuwamy, to są gruzowiska, które są z czasów końca XVIII i XIX wieku. Po kaplicy zamkowej tutaj funkcjonował również w XIX i na początku XX wieku kościół ewangelicki. W związku z tym na razie usuwamy te nawarstwienia dosyć młode. Obecnie osiągnęliśmy poziom piwnic zamkowych i zakładamy, że to, co tutaj mamy, może stać się ciekawsze w ciągu najbliższego metra, dwa metry w głąb. Właśnie jak głęboko jeszcze w dół będziecie schodzić? Tutaj musicie spojrzeć na tamtą ścianę. Obecnie odsłaniamy górną część sklepienia piwnicznego i zakładamy, że w tym momencie jest jeszcze około 3 metry nawarstwień w głąb do osiągnięcia dawnego poziomu klepiska pomieszczeń piwnicznych. Także w tym momencie natrafimy na te warstwy z czasów funkcjonowania zamku. No i prawdopodobnie to, co się znajdowało w piwnicach. Tutaj piwnice miały różną funkcję. W XVI wieku były tutaj magazyny, ale też są poświadczone funkcje spichlerza jako tego głównego domu zamkowego, którym przechowywano dobra. To mam takie pytanie w takim razie. Jeżeli już dokopiecie się tam, gdzie chcecie się dokopać, i wszystko uporządkujecie i wyczyścicie, i wszystko będzie ładne i eleganckie, to co tutaj będzie się znajdowało? Tu oczywiście mogę mówić za Urząd Miasta, który planuje tutaj rewitalizować całą tą przestrzeń. Zostaną przywrócone pierwotne podziały kondygnacyjne, czyli zostanie przywrócony poziom parteru, który będzie pełnił funkcje użytkowe na cele konferencyjne, na cele muzealne. Dodatkowo jedna kondygnacja będzie pełniła cele muzealne. Zakładamy, że wszystkie zabytki, które wykopujemy, będzie można oglądać tutaj właśnie na terenie zamku, tak żeby to one tutaj służyły, a nie siedziały w magazynie. Natomiast to, co będzie niżej, To jest kwestia tego, co tam wykopiemy. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Poczynajcie w imię Boże. To bym zawołała mój Cion, ale skoro wygrał, to i tak jest moim. Jeno niewiasto, zakonnikom nie przystoi. Możesz co najwyżej posłużyć nam przy wieczerzy dzisiejszej. Ale to nie tak miało być, panowie. No niestety, niewiasto, tam kuchnia, gary. Już! Zawsze było tak samo. Razem z nami jest właścicielka kompleksu Canpol, pani Izabela Odajewska. Witam serdecznie. Witam. Pani Izabelo, kompleks, czyli co? Tutaj gastronomia, zoo, go-karty, co jeszcze? Przede wszystkim ogród zoologiczny. Mhm. Od 2 miesięcy również baza noclegowa. Mamy już 7 pięknych apartamentów. Mhm. Na razie są to pokoje gościnne w bardzo domowym charakterze. Być może tę bazę będziemy rozwijali. Ale tak naprawdę myślę, że wszyscy kojarzą nas z ogrodem zoologicznym. Przez wiele lat mówiło się na naszą stację, że jest to stacja z łabędziami. Ponieważ łabędzie, które pływają na tamtym stawie, to były jedne z pierwszych zwierzątek, które u nas zagościły. Ale muszę spytać, skąd pomysł? Skąd w ogóle to się wzięło? Pewnego dnia jeden z mieszkających tutaj gospodarzy przyprowadził nam łanie jelenia, Basię. Basia żyje do dzisiaj w ogrodzie.
nie miał z nią co zrobić i zapytał, czy zechcemy się nią zaopiekować. Ponieważ mieliśmy wówczas małego synka, sądziliśmy, że to będzie cudowna dla niego atrakcja. Niestety syn jest uczulony na sierść zwierząt, więc nie była to dla niego atrakcja, ale od tego czasu zauważyliśmy, że dla ludzi jest to bardzo duża przyjemność, obcowanie ze zwierzętami. W tej chwili nasz ogród to 8 hektarów, to około 70 gatunków zwierząt. Nie policzę, ile sztuk. No właśnie, bo tutaj są oprócz takich zwierząt, ptaków jak właśnie łabędzie, są jeszcze papugi, są małpki, są kucyki, są łanie właśnie, są... Co jeszcze? No tutaj jest masa tych zwierząt. Są kangury. Najbardziej, myślę, że najcenniejszym gatunkiem u nas to ten hipopotam, który stoi za mną, to jest Tosia. Tosia jest u nas 3 lata i jest to zwierzę, które jest pod ścisłą ochroną. Od grudnia bierzemy udział w europejskim programie hodowli żubra na świecie, jego ochronę. Także jedno z pierwszych prywatnych miejsc, które ma ratować polskie żubry. Pani Izo, to teraz ja się włączam tutaj do dyskusji. Były kangury, jest Australia, w Australii jest tor Formuły 1, a Kanpol to także takie malutkie miejsce, gdzie mogą się rodzić te talenty. Mówiliśmy tutaj o tym sympatycznym, malutkim hipopotamie, ale tutaj jest też masa sympatycznych, malutkich, napędzanych benzyną bolidów. Proszę coś więcej powiedzieć o tym torze kartingowym, bo panowie, obiecuję wam, że jak tutaj przyjedziecie i wsiądziecie do tego samochodu, to jest fantastycznie. Tak jest. Z toru jesteśmy dumni, aczkolwiek to nie jest moje dziecko, to jest pomysł mojego syna, który odmładza, myślę, naszą firmę, ofertę naszej firmy. Dokupiliśmy kolejnego karty, więc teraz już oferta będzie całkiem niezła. Pani są Izo? Szybkie, może nawet za szybkie, według mojej opinii. Ja już jechałem, słuchajcie, są naprawdę w sam raz. Pani Iza zabierze nas teraz coś jeść, co się je najczęściej po tym, jak się wykręci najlepszy czas na torze. Od lat... klienci mówią, że mamy najlepsze pierogi na świecie. Tradycyjnie uwielbiają nasz rogalik z wiśniami. Oprócz tego żurek, golonka, no mów dalej. To znaczy, ja powiem tak, że w tym momencie zostawiam, drogie panie, bo jak to... Idziemy tak... jeść! A ja muszę powiedzieć jeszcze jedno. Słuchajcie, całe rodziny znajdą tutaj coś dla siebie, bo tutaj i plac zabaw, czyli najmłodsze dzieciaki będą miały naprawdę rewelacyjne miejsce do poszalenia. Zoo również dla całej rodziny, dla wszystkich. Wszyscy będą zachwyceni zwierzętami. No i oczywiście mężczyźni. Ale mogę powiedzieć, co jest ważne, zoo jest bezpłatne. Jesteśmy jedynym bezpłatnym ogrodem zoologicznym w kraju. U nas nie ma biletów, w związku z tym zapraszamy poprzebywać trochę z naturą, bo jest tu naprawdę pięknie, a zwierzęta są kochane. Zapraszam. Ja bardzo dziękuję za rozmowę, a my uciekamy dalej sprawdzić, co jeszcze dzieje się w Człuchowie. Sportem stoi, jak widać, jest co robić, bo jest woda, a o tym dokładnie, co tutaj mogą robić ludzie, którzy przyjadą na wakacje na przykład do Człuchowa, opowie nam mój gość, nasz gość, pan Igor Bodziak. Witam serdecznie, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie. Jesteśmy teraz nad jeziorem. Jakie to jezioro? To jest jezioro Rychnowskie, największe z 4 jezior, które znajduje się na terenie miasta Człuchowa. Wszystkie jeziora są połączone. Można tutaj pływać kajakami, żaglówkami, zresztą widać to w tle. Tych atrakcji wodnych jest bardzo dużo. Istniejące kluby też, mówię, trenują tutaj codziennie, także jest wiele sukcesów związanych właśnie z wodą. No właśnie, a jakie sukcesy? Co tu się dzieje? Jakie nagrody zdobywają kluby? Tutaj bardzo silna jest sekcja kajakowa.
która zdobywa wiele, wiele medalów. Jest to czołowy klub kajakowy w Polsce. Wychował też olimpijczyka. Trenerem jest pan Jerzy Opara, który jest srebrnym medalistą olimpijskim. Także tutaj ma bardzo wiele sukcesów, wielu zawodników trenuje. No właśnie, są kluby, ale pytanie brzmi, czy kiedy na przykład ja będę chciała wsiąść do kajaku i sobie popływać, jest taka szansa? Tak, bo te kajaki, na których zawodnicy trenują, są to kajaki wyczynowe, także to nie za bardzo dla osób, które no, nie potrafią, ale mamy sprzęt turystyczny taki dla każdego i po prostu jest tutaj wypożyczalnia sprzętu. Do odważnych świat należy, czyli dlaczego nie spróbować? Ale oprócz tego widzę jachty, tutaj także pływają po jeziorze. Tak, są też kluby żeglarskie, które szkolą dzieci i młodzież w różnych klasach regatowych, ale też są żaglówki takie turystyczne, które można wypożyczyć i po tych naszych jeziorach. Rozumiem, szybki przejazd motorówką również wchodzi w grę? Tak, w sezonie można tutaj popływać na nartach wodnych za motorówką, także takich dodatkowych atrakcji już w sezonie jest więcej. Czyli sporty ekstremalne, tutaj wszystko na jeziorze można wyczyniać. Także moi drodzy, jezioro Rychnowskie, jesteśmy w Człuchowie, no i tutaj, jeśli kochacie jachty, jeżeli kochacie wodę, jeżeli kochacie wszelkiego rodzaju sporty związane właśnie z wodą, zapraszam bardzo serdecznie, a będzie tu ten człowiek, który jest odpowiedzialny za wszystko, no i przede wszystkim będzie was pilnować, moi drodzy. Do Człuchowa można przyjechać na przykład na dzień, poopalać się na plaży, ale także, jeśli macie zamiar być tutaj dłużej, a my pokazujemy wam cały czas, że oczywiście warto, trzeba gdzieś spać. A ponieważ w Człuchowie są ludzie bardzo gościnni, z tym problemu mieć nie będziecie. Będąc w Człuchowie, słuchajcie, nie trzeba mieć samolotu, żeby polatać, bo wystarczy udać się tutaj na ten tor motokrosowy, który jest naprawdę gigantyczny, jeden z najciekawszych w Polsce. Ze mną jest Tadek. Tadek jest prezesem klubu motokrosowego tutaj w Człuchowie. Tadku, słuchaj, mamy dzisiaj szczęście Mistrzostwa Europy. Tak, i to trzeci raz już w Człuchowie. Tor ma homologację nawet do Mistrzostw Świata. Jest jednym z najlepszych torów w Polsce. Tutaj właściwie można motocyklami latać. Można latać, czyli to, co powiedziałem. Tatku, słuchaj, bo rozmawiamy o tym, co można robić ciekawego w Człuchowie. Byliśmy nad jeziorem, można pływać na łódkach. A co, jeżeli ktoś wybierze sobie Człuchów na takie miejsce wakacyjnego odpoczynku, a posiada motokros i chciałby sobie na nim pojeździć? No i wchodząc czy wjeżdżając na nasz tor, jest tablica informacyjna z numerem telefonu gospodarza toru. Wystarczy zadzwonić, poprosić, on usadłowi i pokaże, gdzie można jeździć. I to jest miejsce, żeby te motocykle mogą tutaj ryczeć, a nie w lasach naszych. I powiedz mi w takim razie, czy masz tutaj taki potencjał, że na przykład ktoś przyjeżdża i chciałby pożyczyć motocykl, chciałby się nauczyć. Jest szansa zdobyć jakiegoś instruktora? Instruktora tak, a z tym troszeczkę mniej, bo ponieważ ja posiadam kadrę takich raczej zawodowców, dobrych zawodników, walczymy o mistrzostwo kraju i po prostu w sezonie nie mamy czasu na to. Jeżeli chodzi o takich amatorów, to po prostu muszą przyjechać ze swoimi motocyklami. No i słyszeliście, macie motocykl, przyjeżdżacie do Człuchowa, nie tylko wypoczniecie, na dodatek polatacie i to polatacie na mistrzowskim poziomie. Człuchów jest aktualnie prowadził w klasyfikacji klubowej Mistrzostw Polski, a od ostatnie 4 lata jest wicemistrzem kraju. A w tej chwili na razie detronizujemy Cross Lublin. No to w takim razie, Tadku, jeszcze jeden taki zwrot do wszystkich. Jeżeli masz zaprosić tutaj na swój tor, na to wspaniałe miejsce, to w trzech słowach co byś powiedział? Najlepszy tor w Polsce, pogoda latem zawsze dobra, a Człuchowianie sympatyczni. Pięknie, zatem nic dodać, nic ująć. Dobra, Nina, uciekamy. Michał, szybciej. Szybciej, bo się po prostu tutaj tak budrzesz.
No szybciej już, nie mogę ciężko spakować wszystkie twoje rzeczy. Wiesz, wszystko to dobre, niestety szybko się kończy. Ale zeksplorowaliśmy dla was cały Człuchów, pokazaliśmy wam, gdzie się bawić, jakie fascynujące, sportowe i niesamowite rzeczy kryje właśnie to miasto, a także dobrą zabawę, rozrywkę, wszystko to, co naprawdę na wysokim poziomie pozwala spędzić miło nie tylko weekend, a być może nawet cały tydzień. A teraz wsiadamy do auta i oczywiście jedziemy zwiedzać kolejne piękne miejsca. Bo pamiętajcie, że Wakacje z TVS-em to ten program, który pokazuje wam, gdzie jechać, gdzie wypoczywać i odkrywa przed wami sekrety różnych, różnistych miejscowości. Zatem jedziemy. Raz, dwa, raz, dwa. Siadaj.